Jeszcze nigdy nie opisywaliśmy Zmotki, czyli takiego samochodu offroadowego, który jest takim składakiem z najlepszych rozwiązań, jakie są w autach i w ogóle w motoryzacji. Także dzisiaj chcemy przedstawić tak bardzo po kolei, opisowo, z czego zbudowana jest taka Zmota. Dlaczego to są najbardziej takie hardkorowe samochody? Dlaczego one startują w najtrudniejszej klasie? To jest Zmota, czyli samochód, który jest skonstruowany jakby z podzespołów, które każdy uważa za najlepsze. Jest reduktor z Land Rovera, zespawane tryby są i wahacze też są z Land Rovera. Każda Zmota jest inna, ona jest zrobiona z innych części, z innych podzespołów, dlatego też jest to fajne, bo na takich rajdach, jak gdzieś tam się ścigamy, to jest taka jakby też już wyścig zbrojeń tak zwany i każdy ma coś innego, czasami jest ten jest lepszy w tym, ten jest lepszy w tamtym, no i każdy się tak wymienia też pomysłami, to jest bardzo fajne. Ten samochód zbudowała bardzo doświadczona ekipa, ale chcą pozostać anonimowi, bo już mają dość budowania samochodów, chcą trochę pojeździć. No w każdym razie podobne konstrukcje wygrywały najtrudniejsze rajdy przeprawowe w Polsce. Także o tym samochodzie opowie jego nowy, szczęśliwy właściciel, któremu szczerze zazdrościmy właśnie takiego auta. No bo co tu dużo mówić, no każdy prędzej czy później marzy o takiej Zmocie i właśnie chce wystartować w klasie Extreme. Na początku teraz w tym sezonie też chcemy się wyjeździć w miarę, żeby nauczyć się samochodu, bo jest dosyć świeży. No nie, no trzeba trochę zacząć jeździć, żeby nauczyć się samochodu, bo nie da się wsiąść w samochód i od razu być najlepszym. No to zależy, do czego chcemy po pierwsze tą Zmotę, to jest najważniejsze według mnie, bo są rajdy przecież szybkościowe, no to wtedy robimy Zmotę po to, żeby była szybka, a ja chcę startować jakby w klasie przeprawowej, czyli na przykład chcę, żeby samochód był szybki, ale na trawersach albo w błocie. No to są dwie różne rzeczy, jakby i inaczej się wtedy konstruuje trochę ten samochód. W przypadku Zmotek istnieje takie pojęcie jak ramoklatka, czyli to jest jakby baza, taka podstawa, na której w ogóle zbudowany jest ten samochód. Bardzo często są to ramoklatki zbudowane w ogóle od podstaw, jakby nie bazują na żadnej ramie żadnego samochodu terenowego. To są porządnie powyginane, pospawane i zrobione rury. Dlaczego to jest istotne? Po pierwsze redukuje to wagę całej konstrukcji, a po drugie zabezpiecza przed tym, co na pewno się zdarza w terenie, czyli te wszystkie rolki, dachy i tak dalej. Ten samochód jakby będzie prędzej czy później dachował i jakby to dachowanie musi być bezpieczne i dla kierowcy i dla auta. Po prostu trzeba go postawić na nogi po takim wydarzeniu i jechać dalej. Kierownica jest tutaj na przykład ściągana, bo czasami łatwiej wysiąść po prostu z takiego samochodu, to mega ułatwia. No to jest ręczny tył, to jest ręczny przód, tutaj na przykład to jest bardzo fajne. Bo czasami gdzieś tam jedziemy przez trawersy albo w różnych miejscach w terenie, to brakuje nam nogi, a tutaj mamy gaz taki zrobiony, że jakby ułatwia nam jazdę. Tam mam Geiger, który pokazuje ciśnienie oleju, tutaj różne Geigery, które mają obroty, temperaturę wody, tam wolty, ciśnienie w kompresorze i takie rzeczy. Właściwie to więcej mi nie potrzeba. Panel sterowania pojazdem kosmicznym, bardzo fajnie estetycznie wykonany. Ja bardzo często robię sobie zdjęcia środka właśnie z Zmotek, bo fajne jest w offroadzie to, że każdy ma inne
patenty, każdy ma inne poczucie takiej estetyki wykonania zmoty, bo oprócz tego, że ten samochód ma być prosty, skuteczny i bezawaryjny, to fajnie, że ludzie dbają o to, żeby on wyglądał jako tako. Także tutaj już jest to wszystko pięknie zrobione. Tutaj są też bezpieczniki. No wszystko ma być tak pod ręką i musi być takie szybkie do weryfikacji. Coś się spaliło, od razu szukamy, a nie latamy pod maskę sprawdzić bezpieczniki. Dlaczego to jest pod dachem? No wiadomo, że ten samochód potrafi głęboko nurkować i tutaj cała elektryka, im wyżej, tym lepiej. Komputer dostał własną skrzyneczkę, oczywiście hermetyczną. Dodatkowo jest tutaj przewód, który pompuje powietrze, żeby było tutaj nadciśnienie, żeby w razie W ta woda miała jakby jak najtrudniej wpłynąć do środka. Tutaj mamy ekstremalną nowość na rynku opon. Jest to opona Journey Claw XTR w rozmiarze 35x12,5. Jest to opona diagonalna, a nie radialna, czyli podobnie jak popularne Simexy. To, co jest potrzebne w ciężkim terenie, czyli duże kostki, duże odstępy między kostkami, duże kostki po bokach, bo gdy jeździmy na spuszczonym ciśnieniu, to ta opona się tak fajnie rozpłaszcza i te kostki też robią robotę. Pozwala to lepiej wyjeżdżać z kolein. Coraz więcej zmot już widzimy na tych oponach w terenie. Dlaczego nie większe? Bo jakby nie ma też co przesadzać z rozmiarem. A to jest dosyć bezpieczne dla auta, a tak naprawdę więcej jest nie potrzeba. Bo jeśli będzie duże błoto, to i tak ugrzęźniemy albo przejedziemy po prostu 2 metry dalej i to będzie jakby bez różnicy. Niektórzy jeżdżą na przykład na takich bogerach, to była kiedyś bardzo popularna opona. Sołtys oczywiście na swojej zmocie ma te opony. One są wielkie i na przykład ważył takiego bogera i porównywał z taką oponą i to jest różnica 25 kg na jednej oponie, czyli korzystając z takich nowych opon, które są równie ekstremalne, ale są nowoczesne i lżejsze, mamy redukcję wagi około 100 kg. Naprawdę konstruując te samochody, ludzie wychodzą z takiego założenia, że zmotka po pierwsze musi być lekka, po drugie musi być mocna, po trzecie powinna mieć tak wytrzymałe podzespoły, żeby można było pałować na takich ekstremalnych oponach, bo to naprawdę gryzie. Te opony dostaliśmy od firmy Lucky Star Polska, od sklepu nowegumy.pl. Można zadać słuszne pytanie, no jeśli to jest zmota i ma robić w błocie, czemu nie założyć takich opon od ciągnika, takich jodełek? Otóż dlatego, że jodełka może by cudownie robiła w błocie, ale za to fatalnie suwa samochód, kiedy się jeździ po trawersach. I w polskich warunkach, kiedy na jednym rajdzie mamy wszystkie możliwe tereny, piasek, błoto, trawersy, górki i tak dalej, opona musi być uniwersalna i też jakby gwarantująca bezpieczeństwo. Dlatego tak rzadko w zmotach widzi się właśnie rolnicze opony. Poza tym niektórzy organizatorzy nie dopuszczają samochodów na takich oponach. Tutaj sobie podpisałem, bo tak całą na początku nie wiedziałem, ale tak, to jest reduktor. I mamy tak, jakby reduktor zapięty, luz i biegi jakby szybkie. Tutaj mamy PTO, załączanie i wyłączanie PTO, biegi. A tutaj mamy luz bęben. Tu na przykład teraz jest zapięty, teraz jest wypięty bęben i lina jest kompletnie luźna, że pilot może tam zasuwać gdzieś pod górę. Po ostatnim filmie z prologu RFC, gdzie auta ewidentnie pracowały w takich skrajnych położeniach, wiele osób pytało, jak to się dzieje, że ten silnik się nie zaciera, chociaż w takich położeniach pracuje praktycznie bez oleju. No właśnie po to są takie specjalnie wyrzeźbione miski olejowe. Ciekawostka, tutaj wchodzi 12 litrów oleju i naprawdę gwarantuje, że ten samochód może pracować i w pionie, i w poziomie. I ten silnik przeżyje różne dziwne pozycje, w której musi pracować. Tutaj mamy silnik BMW 4 litry bez wanosu, czyli niektórzy mówią, że ten lepszy. Mamy około tam 300 koni. No i naprawdę do tego samochodu nie potrzeba więcej, on ma naprawdę bardzo dużo mocy, jest nawet z zapasem ta moc i starcza bez problemu. Po co jest ta wyciągarka tutaj? To jest do asekuracji. A dlaczego ona jest w środku?
Bo po pierwsze, tak jak wszyscy niektórzy myślą, że lina szczeli może coś zrobić kierowcy, to to jest nieprawda, bo lina jak szczela, to po pierwsze ona jest tam naprężona i albo szczela gdzieś poza autem, albo dokładnie w tym miejscu i kompletnie nic nie robi kierowcy, bo to już naprawdę tyle co chłopaki jeżdżą, nam nic się nie dzieje. A dlaczego jest tutaj? Bo na przykład czasami się lina zawija po prostu, bo to jest syntetyk. I kierowca może ją układać albo gdzieś tam szarpnąć, żeby się rozklinować ją. No i widzi, jak tam, jak się zwija i tak dalej. Ma wszystko pod ręką, że tak powiem. Asekurację trudno wytłumaczyć, trzeba by to pokazać. To znaczy, w sytuacji, kiedy auto jedzie po trawersie, czyli nie wjeżdża pod górkę, tylko jedzie wzdłuż górki, wiadomo, że się przychyla. I to nie jest tak, że się ją po prostu podpina i wszystko jest ok. Tutaj musi być zgranie pomiędzy ekipą. Pilot musi wiedzieć, gdzie zamontować. Kierowca musi wiedzieć, czy ten samochód już poleci, czy nie. Tutaj jeden mały błąd, pomimo tego, że wyciągarka jest używana i zabezpiecza, może spowodować rolkę. No ostatnio na rajdzie widzieliśmy takie sytuacje, że była asekuracja źle zapięta, no i auto poleciało. To jest ukryta mechaniczna wyciągarka Berdem. Grubości lina jest 14 i ma około długości tam 40 metrów. To jest różnica w grubości liny pomiędzy liną do mechanika, a liną typową z wyciągarki elektrycznej. Tu jest 14 mm, ale to moim zdaniem wygląda na 20. Także to jest to różnica. I zobaczcie, co się stało. To znaczy, dla bezpieczeństwa praktycznie wszyscy w mechanicznych wyciągarkach mają poinstalowane już syntetyki. Po pierwsze, pilot ma lżej, no bo jak ma wyciągnąć 40 czy 50 metrów takiej liny, to troszkę to waży. A drugie, no kwestia bezpieczeństwa. To może szybciej się potrafi zniszczyć i zerwać, ale jednak nie strzela i nie kosi wszystkiego, co trafi na drodze. No taki patent na zaczepianie liny. Tutaj oczywiście jest jeszcze pas, taki, żeby zaczepić to wszystko o drzewo. Ale jeszcze raz ciekawostka, zobaczcie różnicę w grubości tej liny. Dlaczego takie zawieszenie? Ponieważ tutaj jest coilover. Coilover ma dosyć duży skok, ma fajną regulację tego zawieszenia. No i przy takich jakichś trawersach, czy jakiejś tam szybszej jeździe, dosyć fajnie się na tym jedzie po prostu. A bardziej chodzi tak naprawdę o duży skok z tego zawieszenia. W sytuacji, kiedy ten samochód ma być bardzo lekki, ma bardzo mało przestrzeni, walczy się o taką funkcjonalność, jak na przykład zapasowe paski, które są z jednej i z drugiej strony. Śmieszne jest to, że właściciel tego samochodu, odbierając go od konstruktorów, musiał przejść takie szkolenie szybkiego zakładania pasków, no bo wiadomo, że w błocie mogą zdarzyć się różne sytuacje, także miał na miejscu takie szkolenie, jak szybko można założyć pasek, no żeby można było dalej jechać. Także paski są z jednej strony, paski są z drugiej strony. Temat dość kontrowersyjny, czyli mosty. Jakie mosty powinna mieć Zmota? No myślę, że 80% Zmotek w Polsce ma mosty, uwaga, będzie niespodzianka, z patrola. Dlaczego? Dlatego, że te mosty są niezajebliwe, to jest takie ulubione słowo. Główka tego mostu jest wielkości mojej głowy razy dwa. Seryjne przeguby półosie wytrzymują takie opony bez problemu. Tutaj oczywiście są wzmocnione. No oczywiście minusem jest waga. To znaczy no, każdy chce redukcję wagi w Zmocie. Im lżejsze auto, tym lepiej jeździ, mniej się zapada. No ale mosty z patrola po prostu no, prawie wytrzymują wszystko. Oczywiście zdarzają się auta, które mają mosty, na przykład Afgany, takie rosyjskie. Są Zmoty na mostach z Toyoty, są Zmoty nawet na mostach z Discovery. Także ostatnio słyszałem i widziałem i podobno całkiem nieźle sobie radzą. Kolejna ciekawostka, którą zauważyłem, to jest na przykład rezygnacja z zacisków i tarcz hamulcowych z przodu, z tyłu, w ogóle. Więc jak ten samochód hamuje? Otóż na wale jest jeden taki właśnie hamulec i z tego co słyszeliśmy, wywalenie hamulcy pozwala zaoszczędzić 75 kg. Także jak na oponach zejdziemy o 100 kg, hamulce wyrzucimy, zbudujemy auto na ramoklatce, która jest lekka i wytrzymała, to te Zmoty ważą powiedzmy 1,5 tony. Ale widać, że ludzie, którzy to robili, jeżdżą w offroadzie i znają jakby różne potrzeby. Nawet takie proste rozwiązania, jak takie miejsce na to, żeby ta lina po prostu tutaj się trzymała. Tutaj jest zbiorniczek na płyn do spryskiwaczy, a wycieraczki są trzy. Zestaw tych rurek to są odpowietrzenia mostów, skrzyni, czego tam jeszcze potrzeba. A główna rurka, bardzo piękna, to jest oczywiście snorkel. Moim zdaniem z opcją podnoszenia do góry, także samochód może być pod wodą,
a jak ma powietrze, to jeszcze będzie jechał. Przekrój jest dość konkretny, widać BMW potrzebuje dużo powietrza, żeby robić wutututu. Zmotki są cudowne, ale mówię, ja na przykład się nie czuję osobą, która mogłaby startować takim autem. Po prostu się go boję. Boję się tego z jednej strony, co on może, bo może bardzo dużo, ale z drugiej strony wymaga no, naprawdę doświadczenia. Także można sobie marzyć o zmotkach, ale po prostu wszystko w swoim czasie i trzeba parę lat pojeździć, żeby po prostu wykorzystać możliwości tego samochodu. No, nie uważam się za doświadczonego kierowcę. Ale no po prostu jeżdżę i uczę się jeździć tym samochodem, on jest dosyć nowy, wcześniej też patrolami gdzieś tam jeździłem, no myślę, że gdzieś tam umiem się czasami zachować, ale nie mówię, że jestem jakiś rewelacyjny. Patrząc na to auto, pewnie wiele osób się zastanawia, a może bym sobie kupił taką zmotkę, ciekawe ile ona kosztuje, i ci, którzy zaczęli sprawdzać teraz aukcję, pewnie są w szoku. To nie jest tak, że cena zmoty wynika z sumy wszystkich elementów, które były tu użyte, pomnożone przez godziny poświęcone na to, żeby to poskładać. Tutaj płaci się za naprawdę wiele godzin doświadczeń, za rozwiązania, które są przetestowane, są skuteczne, które gwarantują, że ten samochód będzie sprawdzał się w ekstremalnych warunkach. Dlatego te samochody mają prawo tyle kosztować, bo tutaj płaci się za doświadczenie konstruktorów, które trudno przeliczyć na godziny.